Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na, mam nadzieję, jednodniowego vloga. Jest godzina 8:45, a ja, jak widzicie, jestem jeszcze w łóżku, ale montuję dla Was film. Właśnie się renderuję, więc pomyślałam, że się odezwę i opowiem Wam, jakie mam plany na dzisiaj, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo będzie to prawie że całości domowy vlog, dlatego że o 12 o 12:30 mamy wizytę u dentysty. Ja z dentystą nie mam żadnego problemu, a wręcz bym powiedziała, że lubię chodzić i robić sobie całą higienizację, sprawdzać te zęby, dbam o nie i jestem u naszej dentystki, tak myślę, 2 razy w roku. Tak, robię co pół roku taki dokładny przegląd. Na razie odpukać jest wszystko dobrze i mam nadzieję, że dzisiaj również to usłyszę. Zobaczymy. A co potem? Potem, moi drodzy, wymyśliłam sobie taki dość spory projekt. Coś, o czym myślałam już od kilku ładnych lat, czyli chciałabym, wiecie, tak się rozglądam teraz, ponieważ chciałabym wysprzątać ten pokój, to jest mój pokój w domu rodzinnym, zrobić porządny decluttering, bo mam tutaj rzeczy jeszcze z czasów studiów, z czasów, kiedy chodziłam do szkoły i zaczęło mnie to przytłaczać. Za każdym razem, jak jesteśmy tutaj na urlopie, to tak naprawdę nie mamy gdzie pochować swoich rzeczy, bo na półkach leżą jeszcze ciuchy czy kosmetyki, które mają już swoje lata, po które tak naprawdę nie sięgam i nie są mi potrzebne, a nie wiem dlaczego jeszcze tutaj są. No, podejrzewam, że dlatego, że niby teoretycznie nigdy nie miałam czasu, aby się tym porządnie zająć, bo ja tak naprawdę w ogóle historia mojego wyjazdu jest szalona, bo słuchajcie, powiem wam dlaczego nie. Ja 2 lipca w ogóle skończyłam studia, 2 lipca pamiętam się broniłam. A 4 lipca już miałam zabukowany wyjazd, także nie miałam tak za bardzo czasu, bo kiedy zaczęła się sesja w czerwcu, to ja się na tym najbardziej skupiłam. Powiedziałam, że za chwilę będziemy wyjeżdżać. My mieliśmy wyjechać tylko na 3 miesiące i nigdy nie miałam takiego momentu, nie miałam takiej chwili, aby się tym zająć, żeby tutaj porządnie posprzątać. Więc pomyślałam, że dzisiaj się tym zajmę. Może zajmiemy, jeśli Macie będzie miał ochotę mi pomóc, bo tutaj nie są tylko i wyłącznie moje rzeczy, tylko również Marcina, no to wypadałoby, aby on również je przejrzał i może go w jakiś sposób zmotywuje do tego, żebyśmy zrobili to razem, no zobaczymy, ale już mnie to zaczęło przytłaczać i za każdym razem, kiedy przyjeżdżamy, ja nie mam gdzie tych rzeczy pochować, tylko się wkurzam, muszę prosić moją mamę, aby zrobiła mi miejsce i wiecie, tak nie powinno być, skoro mam swój pokój. I u siebie w domu potrafię utrzymać ten porządek, to tutaj przyszedł ten moment, abym również to posprzątała, pozbyła się niepotrzebnych pudeł, niepotrzebnych rzeczy. Więc trzymajcie kciuki, aby się udało. Ja zapraszam Was na vloga. Kończę tutaj montaż, wrzucam film. On będzie się mi w ogóle rzucał na kanał przez jakieś 2-3 godziny. No, internet jest bardzo, bardzo wolny i w takich momentach doceniam, że u nas w domu, w Anglii, film rzuca mi się w ciągu 15 minut, 20 minut, wiecie, bardzo szybko, więc ja mogę to zrobić jeszcze wieczorem dnia poprzedniego, jeszcze wieczorem, dzień przed publikacją i raczej, jak widzicie, jestem regularna, no. Nie pamiętam, kiedy było jakieś opóźnienie i mam nadzieję, że przez to, że teraz jestem na urlopie, żadnych opóźnień również nie będzie, ale wiecie, za każdym razem jest to taki delikatny stresik, że a co, jak się nie uda, bo niestety no, nie wyrobiłam się za bardzo z montażem tych filmów. Wiecie, montuję je dość na bieżąco i to jest jedyna rzecz, której nie ogarnęłam przed wyjazdem. Żałuję troszkę, ale też już zabrakło mi tego czasu, więc robię to tutaj od rana. Zazwyczaj wstaję troszeczkę wcześniej, aby zmontować albo, wiecie, wieczorem, kiedy wszyscy są zajęci sobą, kiedy każdy ma chwilę dla siebie, to ja tutaj coś sobie podmontuję, zrobię miniaturkę i tak to jakoś się kręci. Także tak, zapraszam Was na wspólny dzień. Zróbcie sobie kawkę, herbatkę, miłego oglądania i może kogoś z Was również zmotywuje do takiego posprzątania swojego pokoju, albo swojego domu, albo może nawet takiego pokoju w domu rodzinnym. Dajcie znać, czy macie takie jeszcze. Bo wiecie, to jest takie
dziwne, że mam swój dom, ale tutaj mam też swój pokój, w którym są moje rzeczy. No, nie wiem, zastanawiam się, czy wy u siebie w domu rodzinnym macie takie jeszcze swoje pokoje i nawet po kilku latach, bo jednak ja już tutaj nie mieszkam od 10 lat, a jak wracam, to czuję się, jakbym się cofnęła do czasów studiów. No, bardzo dziwne uczucie, ale doceniam, że mam taki swój kąt tutaj w Polsce i będziemy go ogarniać, żeby również było miło i przyjemnie. Także zapraszam do tego vloga, miłego oglądania, bawcie się dobrze. Za każdym razem, jak jestem w domu rodzinnym, zachwycam się tym stojakiem dla roślinek. Bardzo mi się podoba i chętnie bym coś takiego przygarnęła, ale nie mam już miejsca u siebie. Chociaż teraz tak się zastanowiłam, że w sumie jak tutaj jestem, to bym mogła zamówić. Jesteśmy samochodem, ewentualnie bym mogła go przewieźć i potem szukać miejsca. No zobaczymy, zobaczymy. Tak mi się teraz taki pomysł wykluł, ale patrzcie na te roślinki. Wczoraj mojej mamie kupiłam w Biedronce fikusa i mam nadzieję, że będzie pięknie tutaj rósł. Wydaje mi się, że fikusy są dość łatwe w uprawie. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale no zobaczymy, jak u mojej mamy będzie się trzymał. Jeśli dobrze, to wydaje mi się, że za jakiś czas i sobie kupię. Ostatnio bardzo mi się spodobały. Tutaj mamy jakąś palmę, dracenę, coś takiego. Tutaj jest monstera. Przepięknie się rozrasta i ja akurat tej monstery, tej odmiany nie mam, bo zobaczcie, te liście wyglądają troszeczkę inaczej. One, te jak dziurki są, to nie są połączone. Bardzo dziwna sprawa, ale jest przepiękna i tutaj cudownie się rozrasta. I tutaj została strelitzia, dwa listki i wypuszcza kolejny, więc wiecie, nie ma co się podobać, chociaż no kto to mówi, bo mi się wydaje, że po tym urlopie to troszeczkę mogą być u mnie zmiany roślinkowe, a tam jest ogródek mojej mamy. Kiedyś was zabiorę może w kolejnym vlogu albo jeszcze w przyszłym, ale pokażę wam jeszcze na tym wyjeździe, co ta moja mama ma. A tymczasem strelitzia wygląda tak. A, i moja mama ma jeszcze dwie roślinki tutaj. Dobra, to jest moje. O, zobaczcie. Tutaj coś takiego. Nie wiem, co to za roślina. Możecie mi napisać, ale zobaczcie, ile liści wypuszcza. Super. I kolejne drzewko, tym razem to jest drzewko, to jest tak zwany beniaminek. I on podobno zrzuca liście, aby potem wyrosły nowe, i w tym momencie, jak widzicie, jest dość łysy. Ale zobaczymy, czy wypuści, czy też nie. Nie, no coś tutaj rośnie, coś wypuszcza, są takie maluchy. No, pamiętam, jak jeszcze kilka miesięcy temu było tutaj pełno, to było po prostu drzewo. A teraz? No, na razie wygląda tak. Mam nadzieję, że moja mama się nie obrazi, ale no tak jest, tak jest. No, także mała aktualizacja roślinkowa. U mojej mamy są takie oto okazy. Jesteśmy już po dentyście i wyszło, że tak naprawdę ja piję chyba więcej kawy i herbaty niż Marcin. Mnie państwo trzymali dobre pół godziny, a Marcina z 15 minut, ale wszystko jest dokładnie pięknie zrobione, zęby czyściutkie i ja już się nauczyłam, aby do fryzjera chodzić bez makijażu, bo wiecie, to leci wszędzie, ta higienizacja, ja czuję piasek. Jak teraz tutaj dotykam swojej skóry, no to mam piasek pod palcami, więc jak wrócimy tylko do domu, to na pewno ten twarz umyję, nałożę sobie pielęgnację, bo też ta skóra lubi się przesuszać. Ale co chciałam powiedzieć? Chciałam wam przypomnieć o tym, żebyście regularnie nie tylko chodzili do dentysty, ale również się badali. Bo jak siedziałam na tym krześle z tą pianą w zębach, na zębach, przepraszam, to zadzwoniła pani, która już nie była u dentysty ponad 7 lat i no i ją boli i ona chce jak najszybciej się wbić. I pani dentystka powiedziała, że ma dopiero termin na początek sierpnia. Wiecie, a tutaj boli, więc teoretycznie może się wbić tam między pacjentami, ale wiecie, jak to jest wtedy. No więc nie czekajcie, aż was boli. Jeśli już dawno nie byliście u dentysty, czy na badaniu krwi, czy na jakimkolwiek innym badaniu, to po prostu weźcie telefon i się zapiszcie. Warto,
Ja chodzę na higienizację, chyba wam wspominałam ostatnio, 2 razy w roku. I odpukać od 7 lat nic nie miałam robione z zębami. I dzisiaj też aż odetchnęłam, bo myślałam, że coś tam się dzieje, ale na szczęście nie. I jeszcze jedna sprawa, co mi powiedziano, to, żebym zmieniła szczoteczkę z sonicznej, żebym przeszła z sonicznej na elektryczną, ponieważ ta soniczna po latach potrafi odsłaniać szyjki, więc no chyba będzie trzeba się nad tym zastanowić. Uwielbiam moją szczoteczkę soniczną, ale jeśli później w przyszłości mam mieć jakiś problem, a już są zaczątki, to lepiej by było tego uniknąć. I też powiedziano mi, abym odstawiła pastę, mimo że powiedzieli, że zęby są super, to mam kilka takich rzeczy do ogarnięcia, żebym nie używała pasty wybielającej, tylko przeszła ponownie na Elmex. Elmex najlepiej pomarańczowy albo zielony sensitive, więc to też jest pewnie do zrobienia. A i mam myć zęby 2 minuty, a nie dłużej. I na końcu nie wolno pukać. Jak myjecie zęby w ogóle, to nie płuczcie potem jamy ustnej wodą, bo wtedy fluor wypluwacie sobie do zlewu, a on ma na noc tak naprawdę troszeczkę pozostać w tej jamie ustnej. Więc albo płuczemy płynem do pukania ust, albo wypluwamy. I to tyle ode mnie. Takie oto newsy. Lecimy dalej. Kilka rzeczy do załatwienia i potem bierzemy się, mam nadzieję, już za sprzątanie. Słuchajcie, delikatna zmiana planów. Na chwilę zawitaliśmy w Toruniu. Jedna rzecz nam wyskoczyła. Musieliśmy podskoczyć i stwierdziliśmy, że idziemy na kawę do naszej ulubionej kawiarni, czyli do Grande Coffee. Bardzo serdecznie wam polecam. Jeśli będziecie w tym mieście, to koniecznie musicie tam zajrzeć, bo warto. Atmosfera jest świetna, bardzo ładne i klimatyczne miejsce i kawa również przepyszna. Ja lubię takie kawy, wiecie, fancy pansy, czyli z różnymi syropami, jakieś wymyślne i tak dalej. Mają fajną, dobrą, smaczną, różaną latę. Dzisiaj pewnie skuszę się na piernikową. Pogoda jest taka średnia, kropi, ale tym się akurat nie przejmujemy na tym urlopie, bo przyda się deszcz. Było bardzo sucho przez ostatnie tygodnie tutaj, podobno, ale od kiedy tylko jesteśmy w Polsce, to naprawdę cały czas słońce, te temperatury były mega wysokie, więc 1, 2, 3 takie dni bardziej deszczowe nie zrobią nam, wiecie, nie, jakoś nie popsują nam tego urlopu, to na pewno. Więc uciekamy na kawkę, może na coś słodkiego i potem już wracamy do domu, więc wiecie, nasze porządki w tym momencie są zagrożone. W końcu wzięliśmy się za porządki, słuchajcie, są sentymenty, dużo się dzieje, toaletka już jest cała zrobiona, ta część komody jest zrobiona, Maciej zajął się szufladami, wyrzucamy stare papiery, ale takie stare rzeczy. A miało być Audi. Miało być Audi. Mamy 2 worki. Od razu wszystko segregujemy, nawet widzicie, tutaj są takie stare płyty, ja nie mogę. Niektóre rzeczy, no spokojnie mają tutaj ponad 10, jakieś 15 lat papiery. Co za karbówko? No, mega. Jak ci idzie? Ogólnie jak ci się sprząta? Takie spoko, nie? Jest flow. Dopóki jest flow, możesz je zostawić w sumie.
z naszego wesela. Dopóki jest flow, to jakoś to idzie, a potem ewentualnie wjedzie może kawka, jeszcze zobaczymy. Także sprzątamy dalej. Ja teraz chyba zabiorę się za szafę. Działamy dzisiaj na pełnych obrotach i jest godzina 18:43, a my cały pokój rozkopaliśmy dosłownie. Ja przed chwilą wciągnęłam wszystko, co było w tej części szafy. Teraz zajmę się jeszcze za drugą i będziemy przeglądać, wyrzucać to, co niepotrzebne, oddawać to, co komuś może się przydać, a resztę pochowamy z powrotem. Chciałabym się też tym zająć, aby nic tutaj na zewnątrz mi nie leżało, bo naprawdę ten widok bardzo mnie przytłaczał i denerwował, irytował i nie mogłam jakoś odpocząć. Więc jak widzicie, dzieje się, może kogoś to zmotywuje również do takich większych porządków. No wypadało po 10-13 latach coś takiego zrobić, ale serio, no jest grubo, bo wyrzuciłam mnóstwo rzeczy, na przykład jedno pudło papierów, tutaj jest jeden worek prawie pełny, drugi worek pełny. Także, no dzieje się, moi drodzy, dzieje się. I mam nadzieję, że jeszcze 2-3 godzinki i skończymy, bo no, nie wygląda to za dobrze na razie. No zobaczcie, pośród tego wszystkiego znalazłam przepiękną kosmetyczkę z Clarence. Zabieram moje. A tak w ogóle to jest moc przyciągania, bo ostatnio myślałam o tym, że muszę sobie kupić nową kosmetyczkę, więc tak była w pudle, tam zapakowana, nie wiadomo dlaczego i po co. Słuchajcie, tutaj są same hity. Znalazłam swoją studniówkową kreację. Proszę, tak wyglądała torebka. Ja miałam studniówkę w 2010 roku, a moja sukienka w tamtych czasach była bardzo modna. To była pompka tak zwana. I sentyment wrócił. Zostawiam, tylko na pewno nie w takim pudle. Mam ładniejsze pudełko. Przełożę i niech sobie leży. Ja jestem bardzo sentymentalna, dlatego kilka rzeczy takich, które przypominają mi o miłych chwilach, miłych momentach, miłych rzeczach, na pewno ich nie wyrzucę, na pewno ich się nie pozbędę, wolę, żeby tutaj były. Tak samo mam kilka rzeczy z ślubu, może kiedyś wam pokażę i też je będę przechowywać. Niech zostaną. Znalazłam kolejny hit, Walkman. Pamiętam, jak z niego korzystałam. O ja! Myślałam, że go wyrzuciłam, zobaczcie. Kto pamięta? Kto miał? Kto słuchał kaset? Nie wiem, czy będą jakieś kasety, ale... A gdzie on się tutaj otwierał? Jest! No zobaczcie! Zobaczcie, kosztował 49 zł. Kupiony był w Carrefourze. Nawet jest paragon. W razie czego, wiecie, gdybym musiała zwrócić, coś nie działało. Wow! Takie perełki. Jeszcze w pudełku. Niesamowite. Przyjechało moje wybawienie, jest kawka, więc działamy dalej. Trzymajcie za nas kciuki, życzcie nam powodzenia, ale tych papierów, tego wszystkiego jest coraz więcej. Zamiast się zmniejszać, to się wszystko powiększa. Anything to make you mine. Hey, won't you pour me another? I'm going in. So wish me good luck. Ja zawsze wam powtarzam, moi drodzy, u mnie nie ma lipy. Wzięliśmy się za sprzątanie w okolicach 17-18. Nie mam zegarka. Jest przed północą, chyba w pół, no coś w tym stylu. I tak oto wygląda nasz rachunek. Zobaczcie. Raz, dwa, no trzy, cztery takie, powiedzmy, że worki śmieci. Jeszcze jedno takie wielkie pudło jest na korytarzu. Tego będziemy się pozbywać, plus telewizora również, bo w ogóle z niego nie korzystamy, nie jest
nam potrzebny. Zrobi się troszeczkę więcej miejsca. Co prawda, te kartony jeszcze zostały, ale chwila, moment, ich również się pozbędę. Jedno pudło jest wolne, zobaczcie. No, w szafie jest czyściutko, w końcu jest miejsce. Zadowolona jestem, żebym ja tak miała u siebie w domu taki porządek. A tutaj nasze gry, na dole jakieś sentymentalne rzeczy. Naprawdę według mnie wygląda to o wiele, wiele lepiej. A tutaj mamy nasze rzeczy, które z nami przyjechały i potem wracają. I myślę, że tutaj zrobi się pusto, więc tak jak chciałam. No, wygląda to nieźle, a tutaj możecie zobaczyć Magdę i Marcina na studniówce. No, tak wyglądałam. Boże, nie, nigdy więcej. Zmęczona, ale szczęśliwa. Udało się. To była walka, to była męczarnia. Przejrzeć wszystkie papiery z ostatnich 15 lat. No nie wszystkie, bo wiecie, my mieszkamy jednak w Anglii te 10 lat, no ale przed tym tutaj też funkcjonowaliśmy, mieszkaliśmy, pracowaliśmy i tak dalej i tym podobne. Więc pora było się z tym rozprawić. Możecie mi zostawić kciuka w górę? Serio. Wydaje mi się, że akurat dzisiaj zasłużyłam. W sumie się jeszcze odwrócę, usiądę na chwilę, zaraz lecę się kąpać. Widzicie, dzisiaj się nie malowałam, bo byłam u dentysty. I dobrze, i bardzo dobrze. I mam na sobie koszulkę, tą z H&M-u, bez rękawów. Boże, Magda, wysuł się. I to jest idealne połączenie, no i leginsy. Jestem bardzo z nas dumna, zadowolona i w końcu mogę odetchnąć i czuję taką ulgę, wiecie? Bo to za każdym razem, jak tutaj przyjechaliśmy, za mną chodziło, cały czas mi się działo w głowie, że w tych półkach, wiecie, szuflady są nagle puste, w komodzie zrobiło się luźniej. Polecam każdemu taki decluttering. U mnie, jak widzicie, trwa już kilka miesięcy i tak on się rozszedł na inne aspekty, na inne miejsca. Jeszcze zostało mi tylko zrobić, ale to w Anglii już to zrobię, porządki na dyskach, komputerach, laptopach i tym podobne. Ale jest dobrze, serio. W tym roku nie wiem, co jest z Magdą, ale daję radę i aż siebie nie poznaję. No, ja uwielbiam porządek, ale jakoś ciężko mi się było za to zabrać i cały czas prokrastynowałam, cały czas to przekładałam, a w tym roku powiedziałam sobie koniec, Magda, musisz to zrobić, aby ruszyć ze swoim życiem dalej. I życzę wam tego. Jeśli macie z czymś problem i coś również prokrastynujecie, to trzymam za was kciuki, abyście w końcu się za to wzięli i zaczęli w jakimś aspekcie swojego życia działać, bo to uczucie po jest nie do opisania. Także polecam każdemu. Ja się już dzisiaj odmeldowuję, rozłączam się. Pamiętajcie o tym kciuku w górę, one naprawdę są ważne. Bardzo motywują do działania i zachęcają do tego, aby po ten aparat sięgać częściej. Liczę na to, że wam się podobał ten vlog, że ten vlog domowy, taki troszeczkę inny, sprzątaniowy, o dziwo w Polsce, ale no serio, jest pięknie. Także uważajcie na siebie, życzę wam przemiłego dnia i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale. Na razie, pa! Yeah, I gotta put on my favorite song. I need a boost.